Cześć, tu Eni. Witam Was serdecznie na moim kanale. Jak już, myślę, zobaczyliście po tytule filmu, to wiecie, co ja Wam dzisiaj chciałam pokazać. No tak, mój pierwszy wpis do art żurnala. W sumie zastanawiałam się, czy Wam w ogóle będę te wpisy moje pokazywać, no bo wiecie, to ma być taka forma wyżycia się troszeczkę przez nas i nie wszyscy pokazują w ogóle swoje wpisy, ale no ja postanowiłam, że no przyjdę do Was i pokażę Wam, co też mi się udało stworzyć na ten mój taki pierwszy wpis, bo już tyle o tym mówiłam. Zabierałam się za to chyba tak od dwóch lat. I w końcu powstał ten pierwszy wpis. No wreszcie. Wow, jestem po prostu tak zadowolona, że w ogóle, wiecie, w końcu siadłam, spróbowałam, czy to dla mnie. No i już wam powiem, że bardzo mi się ta zabawa spodobała i że na pewno będzie takich wpisów więcej. Chciałabym, wiecie, zapełniać ten zeszyt. Teraz jak już, wiecie, pierwsze koty zapłoty, no to pójdzie szybciej, bo aż się chce, żeby tam Dalej na kartkach coś powstawało, więc tak, ja sobie, wiecie, postanowiłam, że będę prowadzić ten art journal, tak? Ten taki mój pierwszy, że on będzie dotyczył jakichś tam takich fajnych momentów z mojego życia, że jakby wpisami będę nawiązywała do jakichś tam wydarzeń. No i postanowiłam, że w tym roku sobie będę tak chociaż raz na miesiąc jakiś wpis robić, tak minimum, bo jeżeli oczywiście będę miała częściej ochotę i czas, no to będzie powstawać ich więcej. Może już wtedy niekoniecznie takie, które będą do czegoś nawiązywać. No zobaczymy jak to będzie, ale tak chciałabym sobie co najmniej raz na miesiąc taki wpis stworzyć, który będzie dotyczył jakichś takich fajniejszych chwil z poprzedniego, właśnie miesiąca. No, i tak też postanowiłam, i też tak zrobiłam, i ten pierwszy wpis również nawiązuje do pewnych wydarzeń ze stycznia. No, bo jednak chciałabym, żeby to był taki troszkę pamiętnik, ale zamiast w formie pisanej, to w takiej formie artystycznej. No, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Wiecie, ja musiałam sobie postawić taki cel, żeby. W ogóle siąść i tworzyć takie wpisy, bo jakbym tak sobie znowu powiedziała w tym roku, że no kiedyś tam zacznę art journal, to bym znowu nic nie zaczęła, a jak sobie gdzieś tam to postanowiłam, wpisałam jako ten mój cel w tego roku, że będzie ten wpis co najmniej raz na miesiąc myślę, że to nie jest często, to że się jednak uda i, i sobie będę takie coś, wiecie, tworzyć, będę się tym bawić. No na razie mi się bardzo spodobało. No, i tak Wam dzisiaj chciałam dość nieśmiało pokazać, co mi z tego wyszło, i bardzo Was proszę o szczerą opinię na ten temat, żebyście dali znać, jak Wam się podobało. Chociaż ja myślę, że właśnie najważniejsze, żeby mnie się podobało, bo to wiecie, nie ma być jakieś super piękne, jakieś nie wiadomo jakie. To jest po prostu um, artżul na takie miejsce, w którym jakby chcemy przelać te swoje emocje, dobre czy złe, czy jakiekolwiek inne. A... No i to ma być przede wszystkim zabawa. To jest też fajne miejsce, żeby przetestować różne produkty i przy okazji sobie taki jakiś wpis zrobić. Także to nie musi być jakieś nie wiadomo jakie, bo tego nawet nie trzeba pokazywać światu. No ja stwierdziłam, że Wam pokażę. Czy będę wszystkie pokazywać, to zobaczę, jak mi będą wychodzić. No ale ten taki pierwszy, no to stwierdziłam, że musi się tutaj pojawić na kanale, przez to, że właśnie już o tym tyle mówiłam. No jestem ciekawa, jak go ocenicie. No, powiem Wam, że na początku mi się w ogóle nie podobał. Jak zaczęłam to tworzyć, to nie wiem, jakoś tak nie byłam z niego w ogóle zadowolona. Nie wiem, czy to przez te farbki, bo pierwszy raz ich używałam, ponieważ chciałam, żeby pasowały te akwarele do wycinanek takich jasnych. No i właśnie wcześniej używam takich akwareli z takimi dość podstawowymi kolorami. A jednak to jest taki jaśniutki róż, taki pastelowy, więc no stwierdziłam, że sobie otworzę te takie metaliczne z Action. Tamte też było z Action, ale właśnie takie w innych zupełnie odcieniach. No i może te metaliczne się tak nie rozpływają, może to też przez ten papier, że tutaj jest jakiś inny niż na papierze. Bo ja już robiłam kilka takich różnych teł z użyciem takich farbek. I zawsze mi się to fajnie rozlewało. Tutaj troszeczkę miałam z tym problem, przez to w końcu dodałam sobie kolor glow, żeby też ten kolor był i wyraźniejszy, bo jakiś taki cały czas za jasny mi wychodził. Jakby te farbki są mało napigmentowane, miałam wrażenie, więc no, troszkę mi na początku no sprawiały trudności i jakoś tak nie podobało mi się nic, co tam mi z tego powstawało. No ale tak to też jest, że te wpisy na początku, jak zaczynamy, wyglądają niejako i czym dalej, tym coraz są fajniejsze, jakby dopracowujemy wszystkie takie szczegóły i to już wygląda coraz lepiej. Właśnie ostatnio rozmawiałam też z Kailą po godzinach, którą tutaj serdecznie pozdrawiam, jeżeli mnie ogląda i ona mi właśnie powiedziała taki fajny tekst, nawiązujący do tego i się z nim również zgadzam, który też podobno usłyszał od jakiejś koleżanki, że właśnie z wpisami do adjournala jest trochę też tak, ja myślę już od siebie, że to też będzie pasować do prac mediowych. że na początku wyglądają nijako i wyglądają jak takie brzydkie kaczątko, bo no nic nam się zwykle nie podoba i to takie jest wiecie niezbyt, a później powstaje właśnie ten piękny łabędź, więc no jest jak w tej bajce. I tak też to u mnie wyglądało. No i tutaj też dziękuję Kylie za to, że kiedyś wspomniała o tym, że. W tym art journalu i w ogóle w jakimkolwiek warto sobie sklejać po dwie strony, bo jak się używa dużo mediów, no to ten papier się faluje. I właśnie tutaj się o tym przekonałam. Na początku nie zakleiłam sobie ich, no i tak zaczęło mi się tutaj niefajnie ee, dziać, więc zaraz sobie dokleiłam tą stronę i też będę sobie sklejać, przynajmniej przy tych takich wpisach bardziej mediowych, bo przy skrapowych to nie będzie trzeba. I także tutaj też e, fajnie tak Czasami kogoś podejrzeć, posłuchać, bo można się czegoś właśnie poduczyć. Więc ja tak też zrobiłam. Oczywiście narpię w sobie, pomalowałam też białym gesso i dopiero potem zaczęłam się bawić. No i zanim Wam jeszcze pokażę ten pierwszy wpis, to Wam powiem do czego on nawiązuje. No bo myślę, że to jest też takie najważniejsze, jak Wam powiedziałam, że chcę jakby do czegoś tam nawiązywać. No to ten wpis dotyczy jakby całego stycznia ferii zimowe, które mieliśmy w sumie jako pierwsi, więc bardzo chciałam, żeby ten wpis był taki zimowy, mimo że tak naprawdę śnieg nam spadł dopiero pod koniec ferii, ale robiliśmy inne rzeczy związane z zimą, bo jeździliśmy na lodowisko, więc tak, wiecie, chciałam, żeby było zimowo. W tym roku jakby dzieci już tak fajnie nauczyły się jeździć, bo już trzeci rok próbujemy, ale wcześniej, wiecie, jeździły bardziej przy barierkach. No w tamtym roku już która też zaczęła się oddalać od tych barierek, ale jeszcze tak nieśmiało, a w tym roku już jej całkiem fajnie idzie i synek też już zaczął tak pojmować te łyżwy, więc chciałam, żeby ten wpis dotyczył takich właśnie ferii, spędzonych wspólnie film, żeby właśnie znalazła się jakaś taka para, czy właśnie, żeby jakieś dzieci były na łyżwach, więc dlatego też sięgnęłam po te wycinanki. To są wycinanki w ogóle z Lexi Design Shabby Winter. Ja nie kupowałam kolekcji, tylko same te wycinanki, bo właśnie mi się spodobały i stwierdziłam, że będę sobie je łączyć z papierami z Action. No bo tutaj są i takie różne pary, takie wiecie, jak na ślub jakby ktoś brał ślub po prostu zimą, to tutaj jest sporo takich. Były tam różne, właśnie dzieci lepiące bałwana, na sankach, na łyżwach, tutaj też jakieś jacyś rodzice, prezenty, takie różne świąteczne klimaty, kwiaty, więc naprawdę fajne wycinanki to były. One już są stare w sumie. I właśnie jak tak pomyślałam sobie o tym, gdzie była jakaś taka para czy dzieci na łyżwach, w których to wycinankach się znalazło. Znajdywało, no to właśnie y, przypomniało mi się o nich, dlatego też y, w sumie te wycinanki nawiązały do całości, już do kolorów, y, no i do tego, jak będzie ten cały wpis wyglądał. No, bardzo miło wspominamy te ferie, bo też spędzaliśmy y, fajnie czas y, razem. Gdzieś tam zaradziłam y, córkę moim hobby, tworzeniem i też. Y, dużo po prostu czasu rodzinnie spędzaliśmy także ten wpis cały jest taki mocno rodzinny i no miło będę wspominać tym bardziej, że no ferie też poznałam w końcu na żywo myślę, że mogę tutaj powiedzieć tutaj moją skrapową koleżankę skrapiustę, którą serdecznie pozdrawiam, więc też gdzieś tam myślę, że będę pamiętać, że to były te ferie bardzo miło było się spotkać poznać ją, jej dzieci. No, polubiły się nasze dzieciaki, więc no, bardzo fajny czas i chciałam właśnie, żeby on tak dotyczył tego wszystkiego. No i teraz Wam jeszcze pokażę, co tutaj używałam, zanim, zanim wpis. No, to są te farbki właśnie z Action, takie metaliczne. No, już jakiś czas temu też były. Jakbyście chcieli zobaczyć, jakie są kolory w ogóle, jakie tutaj były. To tak to wyglądało. No, ale mówię, one jakoś tak jak dla mnie są mało napigmentowane, więc troszkę się musiałam pomęczyć. No i tak jak mówię, używałam jeszcze sobie dodatkowo, żeby ten kolor był taki bardziej intensywny i faktycznie to dużo zmieniło. Tego Color Glow taki kolorek. I wtedy dopiero uzyskałam ten taki efekt, o który mi chodziło, bardziej zaczął przypominać ten kolor, kolor tych kwiatów, zrobił się też taki fajny, jeszcze bardziej błyszczący, bo jednak ten kolor sprawia, że tam się to namieni, te metaliczne odcienie też trochę, więc on też się tak trochę błyszczy i do nakładania w ogóle pasty używałam sobie maski z Agatery, te moje śnieżynki, po które bardzo często sięgam, uwielbiam tę maskę. A pastę używałam sobie taką, to jest ta taka strukturalna. W końcu ją znalazłam, bo mówiłam wam ostatnio, że mi się gdzieś zgubiła, była w zupełnie innym miejscu niż myślałam. Bo w takim pojemniku, gdzie miałam różne takie kleje do złoceń i różne inne, po prostu mniej używane, gdzieś sobie to przełożyłam, jak wykładałam święta. I zupełnie zapomniałam. No, ale to używam na te pierwsze tło, a później jeszcze sobie podarłam papier właśnie ten. W sumie, ja mam takie z dwa bloczki z Action, które są w takich kolorach mniej świątecznych, a bardziej zimowych, takich nietypowych, bo wiecie, jest tutaj dużo różu, mięty, więc takie nietypowe kolorki, ale właśnie do tych elementów mi idealnie pasowały z Lexi. No i jak podałam sobie potem ten papier, poprzyklejałam, no to jeszcze na tym papierze dodatkowy wzór znowu tą samą maską zrobiłam, ale tym razem tą taką pastą modelującą. Już chciałam, żeby ten, ta pasta była bardziej gładka, już nie taka chropowata. No i tutaj zostawiłam już to białe, bo tą pierwszą pierwsze tło, ten pierwszy wzór, no to był wiadomo pomalowany akwarelami i tym Color Glow a dzięki temu miałam takie śnieżynki w dwóch barwach. I białe, i takie właśnie różowe, jak te wycinanki. No i właśnie, oprócz tego, to używałam sobie potem takich no, literek z Craft NQ. To jest ten taki alfabet z dużymi literami, bo jednak w takim wpisie chciałam, żeby te literki były większe, więc tych małych nie używałam. No i później jeszcze sobie naokoło tych literek koło tego tekstu, dodałam takie gwiazdki, tutaj już prawie wszystkie złożyłam, to były i takie srebrne i takie w różnych kolorach, więc tam zaraz zobaczycie. I takie śnieżynki, właśnie te jaśniutkie, też bardziej srebrne. No i do tego ten napis sobie pobłyszczyłam srebrną wing of Stellum, bo takie białe mi nie do końca się tam podobały. Stwierdziłam, że będzie fajniejszy efekt, jak sobie je pomaluję tak na srebrno. Mogłam w sumie od razu je wyciąć w jakimś tam brokatowym papierze, ale potem po prostu stwierdziłam, że mi to nie do końca pasuje, jak już nakleiłam, więc tak z tego wyszłam. No i używałam sobie jeszcze tej kredki, którą mam od Asi z kanału Chętnej przy Kawie. I powiem Wam, że dzięki temu wpisowi i dzięki temu, że gdzieś tam kolorowałam sobie też tym no w bujo, no to zakochałam się w tych kredkach. Powiem Wam, że one są świetne. One reagują z wodą. No i właśnie w tym wpisie już bawiłam się tą wodą, bo tak w to sobie tylko to kolorowałam i tak palcem rozsmarowywałam, a jednak tutaj już spróbowałam się bawić i rozcierać to wodą i bardzo fajnie to się sprawdza, bardzo fajnie to działa. Jestem zadowolona i już sobie więcej ich kupiłam, bo no do cieniowania właśnie takich różnych wpisów czy gdziekolwiek jak chcemy zrobić takie cieniowanie, no to są świetne. One też pasują Niech pasują, sprawdzają się do kolorowania stempli. Bardzo fajnie, zresztą jak będziecie na zielone koty, bo tam to kupiłam. To tam jest filmik, właśnie, gdzie Tim Holtz pokazuje tam, jak można się z tym bawić. Także polecam, naprawdę można różne fajne rzeczy z tym zrobić. Także ja jestem strasznie zadowolona z tego. I tutaj mi się świetnie sprawdziło. Myślę, że właśnie ta kredka dodała tego. Tej całości, tej kropki nad i, też wszystkie cieniowania, yy, których mi brakowało. No, wcześniej, zanim tego użyłam, to ten wpis był taki, a dopiero te cieniowania, jakby pasował mi się ten papier w cały wpis i naprawdę zmieniło to cały, cały projekt, tak. No i dobrze, ja już sobie to zabiorę, żeby tutaj nam nic nie leżało i żeby pokazać wam już sam wpis, nie było żadnych cieniów. Cieni yy, właściwie. I już Wam pokazuję, co mi z tego wyszło. Ja w ogóle wzięłam sobie do takich wpisów ten taki art journal, też z action, i poszłam, wiecie, na całego. No, bo jednak tutaj robię te wpisy na dwie strony. Nagle duża forma, wcześniej robiłam kartki, ateciaki, a te ciaki, a tu teraz trzeba ten wpisy zrobić na dwie strony, więc nie jest to też łatwe, tak na początek. No, ale stwierdziłam, że no będzie fajny ten zeszyt do tego. Um, na no właściwie, no, taki. No, i też wiecie, na no, mój pierwszy wpis, właśnie no wzięłam się za takie media, bo mi się właśnie te wpisy najbardziej podobają, takie mediowe. takie wiecie, i też chciałam spróbować. Wiecie, mogłam na początek wziąć sobie zrobić jakieś proste, skrapowe, ja tutaj już tak mediowo zaczęłam się bawić, ale no, miałam na to ochotę. No, i teraz czekam, co wy na to powiecie. Więc już nie przedłużając, już wam pokazuję. Oczywiście, jak sobie wszystkie wpisy zrobię. To sobie ozdobię cały ten art journal tutaj z przodu, zrobię jakąś fajną okładkę, bo na razie tego nie chcę robić. Bo jak wiecie, potem mediuje to się może jeszcze coś ubrudzić, jak po prostu go zapełnię cały, to sobie potem jeszcze go ozdobię i też może wam pokażę. Zobaczymy, ale na razie jest taki surowy. Tutaj już w ogóle pobrudziłam, ale to też sobie planuję okleić. Tutaj sobie y później dać jakiś też y papier, napisać którego roku to było. No, tak wiecie, jakoś ozdobić fajnie. A także na razie już mi się tutaj pobudziło. No i pokazuję wam, co mi z tego wyszło. A wygląda to tak. To jeszcze sobie datę od razu napisałam, żeby wiedzieć, kiedy powstał. No i mamy tutaj tekst myślę, że wiecie, z jakiej bajki ulepimy dziś bałwana, właściwie też z piosenki, ale jakoś tak od razu mi się to skojarzyło przez te elementy do wycinania I przez to, że to właśnie była zima. Na ten koniec naszych ferii ten śnieg w końcu spadku wielkiej radości dzieci. No, nam dorosłym się to mniej spodobało, wiadomo, ale dzieci były zadowolone, że chociaż trochę na tym śniegu się pobawiły, więc oczywiście wychodziliśmy rodzinnie, rzucać się śnieżkami, szaleć, jakiegoś bałwana lepić i takie różne. Więc tutaj jest do tego nawiązanie. Dzieci też się tam woziły na sankach, już trochę wyrastają z tych sanek, ale jeszcze się, jeszcze się tam pobawiły. Więc tutaj jakby ta scenka dotyczy szaleństwa moich dzieci. Gdzieś tam wspólna zabawa, tutaj wiadomo lepienie bałwana gdzieś tam z tatą Tu właśnie jest nawiązanie do tych naszych wyjazdów na łyżwy. No i tutaj niby ja z córką wiecie też w takich fajnych, zimowych czapach, I, i, i akurat te czapy mi też przypominają te, które dostałam od Kasi w Kalendarzu adwentowym, więc tak idealnie mi się to też pasowało, nawet ten sam kolor. No i tak to wygląda. Gdzieś tam sobie dokleiłam jeszcze różne kwiatuszki, też gwiazdki, żeby to fajnie wyglądało. No i te gwiazdki tutaj też są, widzicie, i srebrne. I tutaj na przykład mamy różową, tu też. Tu są te śnieżynki, tak po bokach. No i ta Wing of Stella, zobaczcie, bo ona się fajnie było jeszcze na tym napisie. No, i tutaj mamy te śnieżynki, ten róż. Gdzie, nie, gdzie też tą kredką tutaj poprawiałam te odcienie, gdzie były jakieś takie jaśniejsze plamy, ale no tutaj ten kolor jest dzięki właśnie głównie temu. Bo tak to bardzo jaśniutkie to było i jakoś tak nie do końca mi się to podobało. No, i też właśnie to są te cieniowania, wszelakie tą kredką. No mówię, wcześniej to było takie białe i to tak, wiecie, gryzło się strasznie, a tak to fajnie się to wpasowało. No ja wiem, że mi to, wiecie, nie wyszło, jeszcze nie wiadomo jak pierwszy raz robiłam w ogóle coś takiego, jakieś cieniowania. Trochę, wiecie, podglądałam ostatnio dużo Gretę Art Studio, szczególnie jak cieniowała kółka w jednym wpisie, było tam sporo kółek. Więc trochę się nad to napatrzyłam, więc troszeczkę chociaż spróbowałam, jak to tak w ogóle będzie wyglądać, jak się z tym, no jak się właśnie to robi i no i tak to właśnie wyszło. No a tu są te śnieżynki takie fajne, bialutkie. Też taki fajny kontrast, ja wiem, że to są różowe, to są białe. Podoba mi się, jak to wyszło. No. I tyle, no. Co wam więcej będę mówiła o tym wpisie. No sami widzicie, jak wyszło. No, mnie się podoba i to tło, i, i te tutaj wszystkie elementy. Także będę czekała na Wasze komentarze, co Wy o tym myślicie, jak Wam się podoba. No, mój pierwszy, tak jak mówię, kot, pierwsze koty za płoty. Zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało dalej, ale no, ja jestem w sumie zadowolona, fajnie się bawiłam, więc ja myślę, że to najważniejsze. Yy, bo to ma być przede wszystkim taki relaks i super zabawa dla nas, dla tych no co tworzą takie wpisy i polecam jeżeli nie próbowaliście to zachęcam, bo ja się długo do tego zbierałam, ale no mówię, tak mi to sprawiło dużo radości i tak się cieszę, że w końcu spróbowałam że no teraz będę częściej próbować i tym bardziej jeszcze mi się chce, wiecie tak jak mówię, zapełniać ten zeszyt, żeby było coraz więcej tych wpisów bo doskonale się bawiłam i z efektu końcowego, w sumie, jako tako jak na taki wiecie, pierwszy wpis, to jestem zadowolona. Tak jak mówię, na początku nie do końca mi się to podobało, ale później, później już mi sprawiło dużo frajdy, jak już to zaczęło tak jakoś wyglądać, więc no, więc to najważniejsze. I to na dziś tyle. Dziękuję Wam, że zechcieliście obejrzeć ten filmik. Jeżeli dotrwaliście do końca, to tym bardziej. Posłuchać, jak to u mnie wyglądało, jak się do tego zabierałam. No, wiecie, troszeczkę długo o tym opowiadałam, ale wiecie, no, taki mój pierwszy, więc musiałam troszkę Wam o tym opowiedzieć, jak się w ogóle ta moja przygoda zaczęła. No i mam nadzieję, że będę ją kontynuować. No, Wam też życzę dużo takiej fajnej zabawy i kreatywności. No i. Już się z Wami żegnam, czekam na Wasze komentarze. Naprawdę wyjątkowo Was tutaj proszę o to, żebyście dali znać, bo jestem tak ciekawa, jak właśnie Wam się podoba. Więc liczę, że się odezwiecie, że napiszecie. No i to tyle. Wszystkiego dobrego. Pa Pa!